Święty Jan Paweł II powiedział przed laty: Kościół wyłonił się z tajemnicy odkupienia i tajemnicą tą żyje na co dzień. W tajemnicy znajduje swoją najgłębszą rację bytu. Tę tajemnicę głosi i przepowiada w Ewangelii. Tę tajemnicę sprawuje w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii. Kochani bracia i siostry, wspólnota Kościoła, którą jesteśmy, zrodziła się, jak słyszeliśmy, z tajemnicy odkupienia. Przeżywając święte Triduum Paschalne, przypominaliśmy sobie drogę odkupienia, która dzisiaj przyprowadziła nas do faktu zmartwychwstania. Jako wspólnota Kościoła jesteśmy dzisiaj świadkami prawdy, że nasz Pan Jezus Chrystus, umęczony za konsusza Piłata, został umęczony i ukrzyżowany, umarł i został złożony do grobu, a po trzech dniach zmartwychwstał, jak oznajmia nam Pismo, a w nim świadectwo świadków tego wydarzenia. I tak jak święty Jan Apostoł, który wraz ze świętym Piotrem biegł do grobu, tak i my przychodzimy do naszej katedry i zaglądamy do grobu. Czy jednak potrafimy powtórzyć za apostołem: zobaczyłem i uwierzyłem. A skoro zobaczyłem i uwierzyłem, czy jestem świadkiem zmartwychwstałego? Te pytania pro te, czy ja wiejsno jest witką woskresłowo, z jochodni nabieraje osobliwe znaczenie. Przyczyno i ustala wina, ta powiązana z nią składna sytuacja. Adże bahatioch miejsca w naszego kraju z jochodni nie maje resurekcyjnej radosti. Nie wsiudy projdą rezurekcyjni procesy ta uroczystki świadkowania. Nie wsiudy ludy mogą zostryty się przy wielkodniemu snidaniu. Nie wsiudy mają miejsce, щоб spokojno przeżywać radość Woskresienia Chrystowego. Однак безсумніво, незважаючи на ці складні обставини, всюди є присутній воскреслий Ісус, і всюди лунають слова секвенції. Дивовижно стріли смерті життя в дуелі. Вождь життя царює, скуштувавши смерті. Так, брати і сестри, на нашій землі смерть і життя зустрілись на дуелі. Достатньо подивитися на Маріуполь та Ірпін, на Харків і Бучу, на Херсон, на збомбардовані лікарні, школи, на знищені міста і села. Однак, як свідок Воскресіння, хочу сказати, смерть програє. Вона може приносити страждання. Вона може єднатися з ненавистю. Але в кінці кінців вона програє, бо переможе життя. Переможним життям є Воскреслий Ісус Христос. Тому з цього місця посмілюся волати посеред терпінь, болю і розпачу. Алілуя! Ісус живе! Разом з ним живе наша віра, живе наша надія і не помирає любов. Так відбувається всюди там, де царює Христос, бо там царює любов, а не зло. Бо там царює життя, а не смерть.
domu pośred horia i strażdań, wybierajmy Chrysta, a razem z Nym premowy, bo toj, kto wierzy w Boga, baczy w Jego prysutnicy w swojemu życiu. Воскресли Ісус не зійшов з неба з великоднім прапором перемоги в руці. Він розбив кайдани смерті і переможно вийшов з ада. Кредо, ми визнаємо, що перше, ніж Ісус об'явився живим, Він помер і зійшов у відхлань. Був в пекельній відхлані. Увійшов туди у Велику П'ятницю, коли помер на хресті. Відхлань найбільшої темряви, яку людська уява не може спагнути. Він був там, входячи в саму серцевину гріха, в корінь і причину всілякого страждання, навіть того найбільш безневинного. Ісус нас найбільш невинний, зазнав страждань невинних, увійшов в найбільше людське приниження, туди, де відчувається лише пустота неіснування, де не відчувається подиху Бога, де не видно Його погляду, неповненого любов'ю, Його усмішки, де не чути Його голосу. Він був у цій темряві, а сьогодні Він є серед нас, як переможець. Кохані браття і сестри, трудне єсть то великоднє визнання. Знаю собі з того справу, але єстем глибоко переконаний, що треба так постąpić, аби не дати się звіщ злу і не улec Його działaniu. Dzisiaj trzeba być solidarnymi z tymi, którzy podjęli bohaterską obronę naszej ojczyzny. Dzisiaj trzeba być solidarnymi z tymi, którzy stracili bliskich. Dzisiaj trzeba być solidarnymi z rannymi i przerażonymi. Nie patrzmy na tych, co mają się dobrze mimo wojny, ale patrzmy na tych, co stracili wszystko, cały dorobek życia. Na koniec przywołam żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku biskupa Regensburga Michaela Seilera, który w jednym ze swoich rozważań nauczał. Ludzie piszą na papierze Bóg w sercach. Ludzie piszą atramentem Bóg pisze łaską Ducha Świętego. Ludzie piszą literami. Bóg pisze miłością. Tak więc życzę Wam najmilsiej sobie również. Otwórzmy nasze serca na łaską Ducha Świętego. Otwórzmy nasze serca na Jego moc. A wtedy miłość, dla której Jezus Chrystus żył, umarł i zmartwychwstał, stanie się także naszą miłością, naszym sensem, naszą treścią i radością spełnienia każdego dnia, jaki da jeszcze nam dobry Bóg. Nie zmarnujmy tych dni, tych chwil naszego życia. Dzisiaj zmartwychwstały Pan oddaje się nam w swojej miłości. Czyńmy i my podobnie względem siebie, aby w nas i przez nas żył zmartwychwstały Syn Boży. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba.